Moja żona, Lynn i ja jesteśmy razem od 6 lat, a małżeństwem od 11 miesięcy. Cała nasza wspólna historia była bardzo normalna i nigdy nie zauważyłem żadnych dziwnych zachowań ani czerwonych flag. Nie potrafię wystarczająco podkreślić, jak bardzo to wszystko jest nietypowe dla niej. Lynn jest bardzo miła, inteligentna i rozważna. Zawsze była typem bardzo sensownej osoby. Bycie dziecinnym lub próby przestraszenia mnie nie są czymś, co normalnie by robiła. Nie lubi nawet oglądać horrorów. Kiedy zaczęliśmy się spotykać, zgodziła się obejrzeć ze mną Lśnienie, ponieważ wiedziała, jak bardzo kocham horrory. Była tak przerażona, że nie dotrwała nawet do połowy filmu, zanim musieliśmy go wyłączyć. Nie przepada za przerażającymi rzeczami i nigdy nie lubiła psikusów. To po prostu nie jest jej filozofia życiowa i to jest w porządku. Ale to właśnie było w tym takie dziwne. To takie do niej niepodobne. Powinienem również dodać, że nigdy nie miała żadnych problemów ze zdrowiem psychicznym i o ile mi wiadomo, nie ma ich w jej rodzinie. Wiem, że niektórzy ludzie są w stanie ukryć swoje problemy ze zdrowiem psychicznym, ale przez te 6 lat, kiedy byliśmy razem, myślę, że dostrzegłbym jakieś oznaki. 2 miesiące temu byłem w kuchni i robiłem sobie kawę przed pracą. Tego ranka byłem nieco spóźniony i wiedziałem, że nie zdążę do Dunkin' Donuts na moją zwykłą poranną kawę. Wziąłem łyk kawy, spiesząc się korytarzem w kierunku drzwi wejściowych, kiedy zauważyłem Lynn zerkającą na mnie zza rogu przede mną. Widziałem tylko jej oczy i kosmyk jej długich, ciemnych włosów zwisający na ścianie. Reszta jej ciała była ukryta za rogiem. Prawie wylałem kawę, gdy ją zobaczyłem. Na dodatek sparzyłem sobie usta. Jezus, Lynn, powiedziałem, wycierając kilka kropel kawy ze spodni. Przestraszyłaś mnie jak cholera. Natychmiast zniknęła z pola widzenia jak małe dziecko, które zostało przyłapane. Usłyszałem, jak biegnie w stronę salonu i zanim dotarłem do drzwi wejściowych, zniknęła z pola widzenia. To było naprawdę dziwne i zupełnie nie w jej stylu, jak mówiłem, ale wydawało mi się też to trochę zabawne, że była bardziej figlarna i trochę mniej poważna. Krzyknąłem, że ją kocham i nazwałem ją dziwakiem. Kiedy zamknąłem za sobą drzwi, usłyszałem jej śmiech. Jej zachowanie było nieco dziwne, ale z pewnością nie było to coś, co wymagałoby wezwania księdza. Zapomniałem o tym przed lunchem i zanim wróciłem do domu, była już normalna. Nie poruszyłem tego tematu, ona też nie, a nasze życie toczyło się dalej. Kolejny incydent miał miejsce 3 dni później. Było około 2 nad ranem i obudziłem się, żeby się napić. Stałem przy kuchennej wyspie z bankiem napoju w ręku, kiedy poczułem silne uczucie, że jestem obserwowany. Z jakiegoś powodu spojrzałem w dół na podłogę i zobaczyłem uśmiechniętą twarz mojej żony. Zerkała na mnie z drugiej strony wyspy, wpatrując się we mnie szeroko otwartymi oczami i uśmiechając się. Uśmiechała się jak kot z bajki Cheshire. Krzyknąłem, przyznaję, nie z irytacji, ale ze strachu. Z jakiegoś powodu w tym momencie się bałem. Na dźwięk mojego krzyku Lynn cofnęła się do tyłu, znikając mi z pola widzenia, a jej dłonie i stopy uderzały o kafelki podłogi, gdy pospiesznie wychodziła z kuchni na czworaka. Nie pobiegłem za nią, ani nawet nie krzyknąłem. Po prostu stałem tam zamrożony w szoku, zastanawiając się, co ją kurwa do tego skłoniło. Powrót na górę zajął mi trochę więcej czasu niż chciałbym przyznać, ale w końcu mi się udało. Kiedy dotarłem do naszej sypialni, Lynn leżała na boku i spała. A przynajmniej udawała, że śpi. Stałem tam przez chwilę, obserwując jej oddech, aby upewnić się, że naprawdę śpi. Miałem wrażenie, że wyskoczy na mnie, gdy tylko wejdę do łóżka. Ale tak się nie stało. Wszedłem do łóżka, a ona nawet się nie poruszyła. Jej oddech był cichy i głęboki, a ja zacząłem się zastanawiać, czy to wszystko mi się nie przyśniło. Następnego ranka czekałem, aż zejdzie na kawę i po wręczeniu jej kubka i pocałowaniu w policzek postanowiłem ją o to zapytać. O co chodziło zeszłej nocy? Zapytałem, zachowując lekki ton, aby jej nie urazić ani nie zawstydzić.
Zmarszczyła brwi nad filiżanką kawy, kręcąc głową, jakby nie miała pojęcia, o co mi chodzi. Znowu na mnie zerkałaś, stamtąd. Powiedziałem, wskazując na miejsce na podłodze przy wyspie kuchennej. Podążyła za moim spojrzeniem, a kiedy spojrzała z powrotem na mnie, wybuchnęła śmiechem. Śmiała się tak mocno, że nie mogłem się powstrzymać, aby do niej nie dołączyć. Czasami mnie przerażasz, wiesz o tym? Powiedziałem. Zachichotała, postawiła kubek na blacie i owinęła mi ramiona wokół szyi. Przerażasz mnie cały czas, więc chyba jesteśmy kwita. Drażniła się. Pożegnaliśmy się i pojechałem do pracy. Podczas jazdy myślałem o tym, jak przerażające było widzieć ją uśmiechającą się do mnie zza wyspy. Dźwięki, jakie wydawały jej dłonie na podłodze, gdy się oddalała. Wmawiałem sobie, że po prostu próbuje być zabawna. Po prostu próbuje dołączyć do mnie w mojej miłości do wszystkich rzeczy związanych z horrorem. To nie tak, że się jej bałem. Po prostu to do niej nie pasowało. Zacząłem widzieć, jak coraz częściej na mnie zerka. Czasami wyglądała zza kanapy lub zasłon w salonie. Raz nawet udało jej się dostać do starego kufra babci, który stoi u stóp naszego łóżka. Mógłbym nawet nie wiedzieć, że tam była, gdyby stare zawiasy kufra jej nie zdradziły. Wieko było uniesione na tyle, że tylko połowa jej twarzy wyglądała przez nie. Uśmiechała się jak podekscytowany maluch. To było denerwujące. Nie wiedziałem nawet, co jej powiedzieć. Mogłem się tylko gapić. Kiedy w końcu znalazłem swój głos, zapytałem ją, dlaczego to robi. Nie odpowiedziała, ale powoli zamknęła pokrywę, zamykając się w środku kufra. Po prostu odszedłem, czując się zaniepokojony. Nie rozumiałem, dlaczego to robi, ale najwyraźniej sprawiało jej to przyjemność. Miałem tylko nadzieję, że gra szybko jej się znudzi. Lynn nie zaglądała do mnie przez następne 2 tygodnie. Zacząłem myśleć, że skończyła ze swoim dziwnym żartem i poczułem ulgę. Pewnej nocy oglądaliśmy program na Netflixie i żartobliwie powiedziałem, że nie widziałem, żeby ostatnio na mnie zerkała i że musiała zrezygnować ze swojej szpiegowskiej gry. Spojrzała na mnie z małym uśmiechem i powiedziała, może po prostu stałam się w tym lepsza. Nic nie powiedziałem, ale zastanawiałem się, czy żartuje. Przez kilka następnych dni nie mogłem przestać myśleć o tym, co powiedziała. Czy nadal zerkała na mnie, gdy nie patrzyłem, a ja po prostu tego nie zauważałem? A jeśli tak, to co ona do cholery z tego miała? Zacząłem popadać w paranoję, nieustannie sprawdzając, czy nie obserwuje mnie zza rogu lub zza drzwi. Denerwowałem się, gdy byłem w domu, a ona nie była w moim zasięgu wzroku. Czułem się głupi i szalony. Ale po kilku tygodniach bez kolejnego incydentu zacząłem się odprężać. Przestałem sprawdzać za meblami i ścianami i powiedziałem sobie, że to tylko złe wspomnienia. Kilka dni temu sprawy przybrały o wiele gorszy obrót. Około 21:00 wkroczyłem pod prysznic i kiedy zmywałem mydło z włosów, poczułem to okropne uczucie, że jestem obserwowany. Powoli otworzyłem oczy i prawie dostałem pieprzonego ataku serca. Lynn wyglądała zza zasłony prysznicowej. Jej cała głowa była wciągnięta pod prysznic, pozostawiając tylko jej ciało na zewnątrz. Jej długie, ciemne włosy wisiały na zasłonie, a ich końce ociekały wodą. Usta miała otwarte w okropnym uśmiechu, oczy szeroko otwarte i zaczerwienione, jakby nie mrugała od dłuższego czasu. Krzyknąłem i odskoczyłem na ścianę. Nie poruszyła się, ani jej uśmiech nie drgnął. Makijaż spływał jej po policzkach w 2 czarnych smugach. Wyglądała na oszołomioną i kompletnie obłąkaną. Byłem cholernie przerażony. Staliśmy tak przez kilka chwil. Żadne z nas nie powiedziało ani słowa. W końcu po czymś, co wydawało się wiecznością, powoli wycofała głowę spod prysznica, a ja obserwowałem jej niewyraźną sylwetkę przez zasłonę, gdy cofała się w kierunku drzwi łazienki. Sekundę później drzwi łazienki zatrzasnęły się wystarczająco mocno, aby zagrzechotać lustrem. Krzyknąłem jeszcze raz i wyskoczyłem spod prysznica, aby zamknąć drzwi.
Zostałem w łazience przez ponad godzinę. Może dla niektórych z was przesadziłem, ale żart czy nie, nie zamierzałem dłużej znosić tego szalonego gówna. To właśnie sobie powtarzałem, chodząc po łazience, zatrzymując się co kilka minut, aby nasłuchiwać przy drzwiach. Nagle usłyszałem stłumiony dźwięk i przyłożyłem ucho do drzwi łazienki, wytężając słuch. Nic nie usłyszałem, ale wyobraziłem sobie Lynn stojącą po drugiej stronie drzwi, chichoczącą ze swojego żartu. Poczułem przepływ gniewu. Byłem wkurzony, że bałem się we własnym domu i musiałem ukrywać się w łazience przez godzinę. Wszystko po co? Dla jakiegoś żartu? Jeśli to był żart, to okropny. Co jest, kurwa, Lynn? Warknąłem. To gówno robi się naprawdę irytujące. Czekałem na jej przeprosiny lub nazwanie mnie palantem. Ale zamiast tego usłyszałem słaby jęk. Tak cichy, że zastanawiałem się, czy w ogóle go słyszałem. A potem kompletna cisza. Lynn? Zawołałem, nie mogąc ukryć drżenia w moim głosie. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, tylko mój własny ciężki oddech. Przysięgam na Boga, po prostu kurwa przestań! Krzyknąłem, waląc pięścią w drzwi. Czekałem, aż mnie zwymyśla, czego spodziewałem się po tym, jak się do niej odezwałem. Nigdy wcześniej na nią nie krzyczałem. Ale nic się nie stało. Tylko sporadyczne kapanie z głowicy prysznica. Nie zaprzeczę, jeśli powiem, że się bałem. Zbyt przerażony, by otworzyć te cholerne drzwi i stanąć twarzą w twarz z własną żoną. Czekałem kolejne 30 minut, co wydaje się cholerną wiecznością, gdy jesteś przerażony. W końcu zdecydowałem, że nie zamierzam spędzić nocy ukrywając się w łazience, więc padłem na kolana i zajrzałem pod drzwi. Prawie spodziewałem się zobaczyć jej twarz, ale na szczęście tak się nie stało. Widziałem korytarz aż do szczytu schodów, ale nie widziałem nigdzie Lynn. Nie wiedziałem, czy powinienem się z tego cieszyć, czy nie. Patrzyłem przez kilka minut, czekając, aż zobaczę jej głowę nad najwyższym stopniem, ale ta nigdy się nie pojawiła. Wstałem, unosząc rękę nad drzwiami i mentalnie przygotowałem się do ich otwarcia. Powoli przekręciłem zamek drżącymi palcami i już miałem je otworzyć, gdy usłyszałem dźwięk, który wciąż przyprawia mnie o mdłości, gdy o nim myślę. Jęk. Głośniejszy niż wcześniej, ale tym razem byłem w stanie powiedzieć, skąd dochodził. Odwróciłem głowę do drzwi szafy, jakby w zwolnionym tempie, i utkwiłem wzrok w mojej żonie, która zerkała na mnie z niewielkiej szczeliny. Jej oczy wciąż były szeroko otwarte, a usta zwisały w najbardziej groteskowym uśmiechu, jaki kiedykolwiek widziałem. Nawet nie krzyknąłem. Byłem na to zbyt przerażony. Jej ręce były zaciśnięte na piersi, a ciało drżało z rozkoszy, jakby ledwo mogła powstrzymać swoje podniecenie. Krótki, chrapliwy jęk wydobył się z jej gardła, głęboki i surowy, wywołując dreszcz na całym moim ciele. Jakimś cudem udało mi się otworzyć drzwi łazienki i zbiegłem tak szybko jak tylko mogłem po schodach, chwytając klucze i telefon ze stołu w salonie, zanim wybiegłem na zewnątrz do samochodu. Usłyszałem za sobą jej przenikliwy śmiech, ale nie słyszałem, żeby się zbliżała. Nie zawracałem sobie głowy zamykaniem frontowych drzwi. Odjechałem spod domu szybciej niż prawo na to pozwalało, drżąc przez cały czas albo ze strachu, albo z zimna. Może trochę z obu powodów. Nie wziąłem płaszcza ani nawet pary butów. Wciąż byłem w bokserkach, a moje włosy wciąż były wilgotne. Pojechałem prosto do domu mojego brata Chrisa, oddalonego o około 40 minut, ignorując każdy telefon i SMS, który otrzymywałem. Nie sprawdziłem telefonu, dopóki nie zaparkowałem bezpiecznie na podjeździe mojego brata. Lynn dzwoniła 4 razy i wysłała lawinę SMS-ów, zastanawiając się, gdzie poszedłem i dlaczego wyszedłem w taki sposób. Ze wściekłością rzuciłem telefonem w deskę rozdzielczą, wściekły na jej nonszalancką postawę. Mój brat i jego żona byli zaskoczeni, widząc mnie, zwłaszcza ubranego tylko w bokserki, ale powiedzieli mi, żebym został tak długo, jak będę potrzebował.
Chris pożyczył mi ubrania i zapytał, co się stało. Powiedziałem mu, że pokłóciłem się z Lynn, ale nie wdawałem się w szczegóły. Nie chciałem, żeby pomyślał, że przesadzam, zostawiając żonę z powodu żartu, nawet jeśli był dziwaczny. Czyż nie zachęcałem jej przez lata, aby się rozluźniła, zamiast być cały czas tak poważną? Chciałem, żeby się zrelaksowała i rozluźniła, ale to zdecydowanie nie było to, co miałem na myśli. Próbowałem zasnąć na ich kanapie, ale mój mózg nie pozwalał mi spać. Za każdym razem, gdy zamykałem oczy, widziałem twarz Lynn wpatrującą się we mnie z wnętrza szafy. Świadomość, że była tam ze mną przez cały czas, przyprawiała mnie o dreszcze. W ogóle nie opuściła tej jebanej łazienki. Zamiast tego wślizgnęła się do szafy i zatrzasnęła drzwi łazienki, żeby mnie oszukać. Sama myśl o powrocie do domu przyprawiała mnie o niepokój. Rzucałem się i przewracałem, nie mogąc zasnąć. Chris w końcu dał mi tabletkę nasenną, więc mogłem trochę odpocząć. Mój sen był wypełniony strasznymi snami. Wszystko z uśmiechniętą twarzą Lynn. Obudziłem się, gdy słońce zaczęło wschodzić. Moje obolałe ciało bolało od kanapy i czułem się wyczerpany. Wiedziałem, że w pewnym momencie będę musiał zadzwonić do Lynn, ale nie wiedziałem, co jej powiedzieć. Nie wrócę do domu, dopóki nie da mi słowa, że nigdy więcej nie zrobi tego strasznego gówna. Chciałem tylko odzyskać żonę, jej normalne, poważne oblicze nigdy nie wyglądało dla mnie tak dobrze. Rozważałem zadzwonienie do niej i powiedzenie jej tego, kiedy ogarnęło mnie znajome uczucie. Byłem obserwowany. Wpatrywałem się w sufit z sercem w gardle. Nie chciałem odwracać wzroku, ale im dłużej ignorowałem to uczucie, tym bardziej się pogarszało. Moje oczy niemal same oderwały się od sufitu. Jej twarz była przyciśnięta do okna obok kanapy, wpatrując się we mnie z tym samym uśmiechem. Ślina spływała jej po ustach, pozostawiając długie smugi na szybie. Nie wiedziałem, jak długo tam była, ale coś mi mówiło, że dość długo, być może nawet całą noc. Nie zawracałem sobie głowy krzyczeniem, chociaż obawiałem się, że złość przeważy nad strachem, który czułem w tym momencie. Poderwałem się z kanapy i uderzyłem dłonią w szybę. Lynn, oszalałaś? Co do cholery jest z tobą nie tak? Wracaj do domu! Krzyknąłem. W tej chwili! Nie poruszyła się, a jej upiorny wyraz twarzy nigdy się nie zmienił. Jej uśmiech tylko się powiększył, jakby nigdy nie była bardziej podekscytowana. Mogłem usłyszeć Chrisa i jego żonę poruszających się na górze. Wydawało mi się, że Lynn mogła ich usłyszeć ze swojego miejsca na zewnątrz. Jej głowa drgnęła bowiem lekko w ich kierunku i zaczęła powoli zamykać usta. Chris zawołał moje imię z góry, wyraźnie zaniepokojony. Odwróciłem się, by zobaczyć jego i jego żonę Rebekę spieszących się po schodach. Kiedy wróciłem do okna, Lynn już nie było. Jedynym znakiem, że w ogóle tam była, były dwie smugi śliny wciąż ciekające po szybie. Próbowałem wytłumaczyć Chrisowi i Rebece, że obudziłem się i zobaczyłem Lynn, obserwującą mnie przez okno. Byli sceptyczni, kto by nie był. Chris i ja weszliśmy na zewnątrz, na miejsce przed oknem, ale na ziemi nie było śladów stóp, tylko lekkie wgniecenie. Prawdopodobnie zwierzę, domyślił się Chris, a ja się nie spierałem. On i Rebeka założyli, że cały epizod mi się przyśnił, ale nie rozumieli, a ja byłem zbyt zmęczony, aby im to wyjaśniać. Tego dnia wziąłem wolne w pracy i wyłączyłem komórkę. Nie chciałem stawiać czoła Lynn. Sama rozmowa z nią to było dla mnie zbyt wiele. Naprawdę zacząłem wierzyć, że coś jest z nią nie tak. Bez względu na to, jakie obietnice złoży, już nigdy nie będziemy tacy sami. Ta myśl zasmuciła mnie do głębi. Płakałem przez większość poranka. W południe doszedłem do wniosku, że jestem gotowy na konfrontację. Dać jej ostatnią szansę na wytłumaczenie się. Przynajmniej tyle mogłem jej dać po 6 latach, powiedziałem sam sobie. Włączyłem telefon i zobaczyłem dziesiątki SMS-ów, które wysłała, wszystkie od pozornie zatroskanej żony. Możemy porozmawiać? Kocham cię, proszę zadzwoń do mnie, naprawdę się martwię. Możesz odebrać? Po prostu wróć do domu.
i więcej tego typu wiadomości. Wszystkie SMS-y mówiące mi, że mnie kocha i chce, żebym wrócił do domu. O tym, jak bardzo się martwiła. Żaden z nich nie odnosił się do jej szalonych zachowań, jakby nie zachowywała się jak postać z książki Stephena Kinga. Nawet jej SMS-y były inne. Zwykle pisała do mnie tylko po to, bym odebrał bochenek chleba. Można by pomyśleć, że będzie miała mi więcej do powiedzenia po swoich dziwnych wybrykach. Wiem, że niektórym z was, którzy są daleko od tej sytuacji, wydaje się to dziecinne. Ale gdybyście zobaczyli, jak Lynn na mnie patrzyła, jak uciekała na czworakach, jak jakieś dzikie zwierzę, szczerząc się do mnie z wnętrza szafy jak wariatka, to myślę, że uznalibyście moją reakcję za uzasadnioną. Skończyło się na tym, że zostałem z Chrisem i Rebeką na kolejną noc. Obudziłem się wczoraj dopiero po południu i na szczęście nie widziałem twarzy Lynn obserwującej mnie przez okno. Nie chcę się wtrącać, bo to nie moje miejsce, ale czy ta kłótnia jest czymś, co można naprawić? Zapytała Rebeka. Zrobiła nam obojgu kanapkę na lunch i widziałem, że chciała poruszyć ten temat, nie wyglądając przy tym na wścibską. Nie wiem, po prostu ona jest trochę jak inna osoba. Powiedziałem ostrożnie, dobierając słowa. Wciąż nie byłem gotowy na to, by ona lub Chris poznali pełny zakres szaleństwa, z jakim miałem do czynienia. Ludzie się zmieniają, Ben, ale ona wciąż jest tą samą kobietą, którą polubiłeś. Może oboje musicie po prostu porozmawiać o swoich problemach. Cokolwiek się dzieje, jestem pewna, że da się to naprawić. Powiedziała, jak zawsze pokojowo nastawiona. Myślę, że to już coś więcej. Nie sądzę, żeby rozmowa pomogła. Po prostu jej nie ufam. Powiedziałem, a te słowa ukłuły mnie w serce. Tęskniłem i kochałem moją żonę, ale jak mógłbym żyć z kimś takim? Życie w ciągłym strachu nie brzmi zbyt zachęcająco. Lynn cię kocha, musi być absolutnie zdruzgotana. Powiedziała. Tego nie wiem, odpowiedziałem. Cóż, z pewnością tak mi się wydawało. Nigdy nie widziałam jej tak zdenerwowanej. Bardzo niepodobna do Lynn, którą znam. Rebeka potrząsnęła smutno głową. Minęła pełna minuta, zanim jej słowa naprawdę do mnie dotarły. A kiedy to się stało, poczułem, że strach przenika przez moją skórę. Czekaj, co masz na myśli? Widziałaś ją? Widziałaś Lynn? Zapytałem, nagle zaschło mi w ustach. Rebeka skinęła głową, jakby ten fakt nie był pożywką dla koszmaru. Może dla niej nie był. Wpadła dziś rano zaraz po tym, jak Chris wyszedł do pracy. Powiedziała, sprzątając talerze ze stołu. Nie widziałam jednak jej samochodu. Może wzięła Ubera albo coś w tym stylu. Beck, co powiedziała? Czy ona weszła do środka? Zapytałem, a na moim czole zaczęły pojawiać się krople potu. Zacząłem się rozglądać, badając zakamarki, jakby czaił się za nimi drapieżnik. Nie, zapytała tylko, czy już się obudziłeś, a ja odpowiedziałam, że nie. Zapytałam, czy mam cię obudzić, ale odmówiła. Powiedziała tylko, że mam pozwolić ci spać. Powiedziała Rebeka, zmywając naczynia. To wszystko? Nie powiedziała nic więcej? Zapytałem. Nie, wyglądała jednak okropnie, jakby nie spała od kilku dni. Myślę, że powinieneś do niej zadzwonić. Wstałem od stołu i podziękowałem Rebece za lunch. Poczułem się trochę lepiej, wiedząc, że przynajmniej nie weszła do środka. Mimo to musiałem jeszcze raz sprawdzić, czy drzwi są zamknięte. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału i mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcesz pomóc rozwijać się mojemu kanałowi, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyłożyć się do rozwoju mojego kanału, możesz sprawdzić dostępne opcje oraz bonusy wspierania mojego kanału w serwisie YouTube. Jeżeli piszesz creepypasty lub chcesz podesłać mi jakąś, którą chciałbyś, abym przeczytał, możesz to zrobić poprzez wysłanie mi jej w mailu, który jest podany w opisie, lub poprzez mój serwer Discord. Dziękuję za poświęcony mi czas i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.